Jak zbudowany jest wszechświat? Więc wszechświat jest kulą, na powierzchni której znajdują się gwiazdy, które klasyfikujemy w różne gwiazdozbiory. W środku wszechświata znajduje się Ziemia, która również jest kulą. Nie bez powodu, bo kula jest kształtem doskonałym. W związku z tym wszechświat składa się z dwóch kul. Pomiędzy tymi kulami znajdują się jeszcze inne obiekty niebieskie, takie jak planety, księżyc, słońce. Cały wszechświat z wyłączeniem sfery Ziemi zbudowany jest z substancji zwanej eterem. Ziemia natomiast składa się z czterech żywiołów: ziemi, ognia, wody, powietrza, z których najcięższe znajdują się w centrum wszechświata, a najlżejsze trochę są oddalone od centrum. Najcięższa ziemia, później woda, później powietrze, później ogień. Dlaczego ziemia jest w środku wszechświata? Dlatego, że jest ciężka, a wszystko co ciężkie dąży do środka wszechświata. Dlatego też ziemia nie może się poruszać. Jest w środku wszechświata, w związku z tym żaden kierunek nie jest wyróżniony. Nie ma powodu, żeby ruszała się w jedną stronę albo w drugą. Natomiast sfera gwiazd porusza się. Kręci się raz na dobę, co możemy zobaczyć, jak w nocy zrobimy zdjęcie, że gwiazdy kręcą się wokół pewnego punktu na niebie, który nazywamy biegunem i w którego środku znajduje się gwiazda polarna. Kręcą się wokół centrum wszechświata, wszystkie równomiernie, jednostajnie. Jest to ruch doskonały, który nigdy nie ustanie. Poza gwiazdami, jak wspomniałem, jest Słońce jeszcze, którego ruch jest nieco bardziej skomplikowany niż gwiazd, ponieważ Słońce porusza się również jak gwiazdy ze wschodu na zachód. Właściwie patrząc przez jeden dzień można by nie zauważyć różnicy między ruchem gwiazd a ruchem Słońca. Natomiast jak popatrzymy dokładniej temu, to zauważymy, że Słońce zmienia na przykład wysokość górowania w związku ze zmianą pór roku i w związku z tym jego ruch nie można opisać tylko i wyłącznie jako kręcenie się tej samej sfery gwiazd. Widzimy, że w grudniu znajduje się na niższej wysokości w momencie górowania, latem na wyższej. Możemy zobaczyć, że jakby porównać ruch Słońca względem ruchu gwiazd, to ono nie spoczywa, tylko porusza się wzdłuż linii zodiakalnej. Przechodzi pomiędzy różnymi gwiazdozbiorami zodiaku. Gdybyśmy mogli zobaczyć jednocześnie Słońce i gwiazdy na niebie, to zobaczylibyśmy, że w ciągu roku wykonuje taką dodatkową wędrówkę, poza tym, że w ciągu dnia się obraca jak gwiazdy, wykonuje dodatkową wędrówkę względem gwiazdozbiorów. Dlaczego tak się dzieje? Czy rozumiemy to? Rozumiemy to. Po prostu Słońce, poza tym, że kręci się tak jak wszystkie gwiazdy, dodatkowo porusza się po jeszcze jednym okręgu, tak zwanym deferensie, który jest nachylony lekko do płaszczyzny obrotu gwiazd, 20 kilka stopni. I w związku z tym, wykonując taki obrót raz na rok, potrafimy wyjaśnić wszystkie te zjawiska, zmiany górowania i ruch Słońca względem gwiazd. Poza Słońcem i Księżycem, o którym już nie będę mówił, są planety. I ich ruch jest najbardziej niesamowity. Są to gwiazdy błądzące. Wyglądają w zasadzie tak samo jak wszystkie inne gwiazdy, poza tym, że ich ruch jest jeszcze bardziej skomplikowany niż Słońca. Więc zazwyczaj poruszają się tak samo jak Słońce względem gwiazd. To znaczy cała sfera gwiazd, jak mówiłem, porusza się ze wschodu na zachód. Natomiast Słońce dodatkowo jeszcze wykonuje ten ruch jednoroczny jakby ze wschodu, z zachodu na wschód, odwrotnie. Planety też w zasadzie zazwyczaj tak się poruszają. Ale okazuje się, że czasami zdarza się, że planeta przez chwilę, przez parę miesięcy zawraca. I względem, patrząc na nią względem gwiazd, obserwujemy coś, co możemy zobaczyć na tej animacji. Mianowicie to jest ruch Marsa. Porusza się podobnie jak Słońce, ale w pewnym momencie zawraca. Wykonuje pewien ruch na zachód,
Oczywiście względem gwiazd, bo pamiętajmy, że to wszystko się jeszcze kręci wokół Ziemi. Ta plamka, co przelatuje, to może Państwo się domyślą, co to jest. Jak tam daty mijają, to można zobaczyć, że ta plamka przelatuje raz na 28 dni. To jest Księżyc. Natomiast tu widzimy tor planety. Jest on bardzo skomplikowany. W zasadzie nie wiadomo na pierwszy rzut oka, jak go wyjaśnić. Ale okazuje się, że można go w bardzo prosty sposób wyjaśnić i wymyślili to już Hiparchus i Apoloniusz około 400 lat temu, że jeśli dodamy planecie poza deferensem, który ma, tak jak Słońce, dodatkowy okrąg, po którym się porusza, epicykl, który się porusza po tym deferensie, to wtedy widok planety na tle gwiazd odtworzy nam bardzo dokładnie to, co obserwujemy na niebie. Widzimy, że w pewnym momencie zawraca planeta, dlatego że porusza się po epicyklu. I dając tej planecie odpowiedni okres obiegu i odpowiedni okres po deferensie, jesteśmy w stanie wyjaśnić nasze obserwacje. No więc nasz obraz Wszechświata jest troszkę bardziej skomplikowany niż te dwie sfery, które na początku rysowałem, bo dochodzą do niego planety, które poruszają się po deferensach z różnym okresem. Planety jak Merkury i Wenus poruszają się z okresem rocznym. Mars ma okres obiegu ponad 2 lata. Natomiast Jowisz i Saturn mają okresy rzędu kilkunastu lat. I dodatkowo poruszają się po epicyklach z odpowiednimi okresami, które tłumaczą nam ich zawracanie na niebie. Okazało się jednak, że dokładniejsze obserwacje doprowadziły nas do wniosku, że istnieje więcej niż jeden epicykl. Że planecie przypisać można 2 epicykle, a nawet czasem więcej. I dzięki temu uzyskać doskonałą zgodność z obserwacjami. W związku z tym, poza głównym epicyklem, planeta porusza się jeszcze w dodatkowym epicyklu. Ptolemeusz w swojej genialnej pracy, w której przedstawił nam system Wszechświata, zauważył, że Ziemia nie jest dokładnie w środku deferensu. Trzeba ją ciut przesunąć od środka deferensu i w związku z tym uzyskamy lepszą zgodność z obserwacjami. Przesunięcie nie jest wielkie, ale dzięki temu planety poruszają się, ruch po epicyklach wyjaśnia bardzo dobrze obserwowany ruch na niebie. Co więcej, w swojej genialności Ptolemeusz odkrył, że istnieje pewien punkt zwany ekwantem. Mianowicie punkt ten odpowiada za to, że nie tak jakby się wydawało, planeta krąży po deferensie ruchem jednostajnym, to znaczy z tą samą prędkością w czasie całego swojego obiegu, ale porusza się z ruchem jednostajnym, gdy patrzymy na nią z ekwantu. Patrząc z ekwantu, planeta będzie zakreślała ten sam kąt w tym samym czasie. Tak więc ruch planety po deferensie jest jednostajny tylko jeśli będziemy na nią patrzeć z ekwantu. Tak więc przedstawiłem Wam system Wszechświata, jaki mamy. Jest Ziemia, są planety, jest sfera gwiazd stałych, obracają się wokół Ziemi, 5 planet, 7 deferensów, 80 epicykli, Ziemia jest w centrum Wszechświata, środki deferensów są troszkę przesunięte względem środka Ziemi, ruch po deferensach jest nieco niejednostajny. Wszystkie obserwacje są zgodne z naszym systemem, dlatego wszyscy astronomowie używają obecnie systemu Ptolemeusza, używają go w nawigacji, używają go do ustalania kalendarza i wbrew wcześniejszym przekonaniom, jakoby Ziemia była płaska lub jakoby ruch planet był niewyjaśnialny, mamy obecnie system, który odpowiada na wszystkie nasze pytania. Dobrze, to już w tym momencie jest koniec przedstawienia, więc przeczytam pewien tekst. Do jego świątobliwości papieża Pawła III. Dobrze jestem tego świadom, Ojcze Święty, że znajdą się tacy, którzy dowiedziawszy się, iż w tych oto księgach moich, jakie spisałem o obrotach sfer niebieskich, przyznaję pewne ruchy kuli ziemskiej, zaraz mnie i to moje twierdzenie wyśmieją. Do rozmyślań nad odmiennym układem ruchu sfer niebieskich nieco innego mnie pobudziło, jak spostrzeżenie, że pod tym względem matematycy sami ze sobą nie pozostają w zgodzie. Jedni mianowicie używają wyłącznie kół współśrodkowych, inni natomiast mimo środkowych kół i epicykli, czym jednak nie osiągają zamierzonego celu.
Przecież wśród swoich wywodów poczynili przypuszczenia, które wydają się sprzecznymi z naczelnymi zasadami jednostajności ruchu. To jest fragment ze wstępu Kopernika do swojego dzieła. I widzimy, co Kopernika niepokoiło tutaj w tym wstępie. Mianowicie te elementy, które wspomniałem na końcu. To, że Ziemia nie znajdowała się dokładnie w środku deferensu. To, że ruch po deferensie nie był idealnie jednostajny. Te dwa elementy były jakby główną jego, tutaj przynajmniej wyrażoną, motywacją, dlaczego próbuje coś nowego i dlaczego próbuje tak szalonego pomysłu jak ruch Ziemi. Więc tutaj Kopernik podsumowuje swój system. Tak więc mamy razem 7 kół, po których biegnie Merkury. Wenus porusza się po 5, Ziemia po 3, Księżyc wokół niej po 4, Mars, wreszcie Jowisz i Saturn mają ich po 5. Wystarczy w sumie 34 koła dla wytłumaczenia całej budowy świata i całego korowodu planet. Tutaj Kopernik nie mówi o systemie Ptolemeusza, mówi o swoim systemie. System Kopernika używał tych samych obiektów matematycznych, co system Ptolemeusza. Używał deferensów, epicykli. Różnicą było to, że Słońce znajdowało się w środku. I jeśli porównywać te liczby z poprzednimi, no to jest pewna ilościowa korzyść w związku z liczbą epicykli w stosunku do tamtego systemu. Aczkolwiek nie jest wcale takie oczywiste, że system Ptolemeusza z 34 kołami, który można by też zaproponować, byłby wiele gorszy od systemu Kopernika. Wszelako należy przyznać, że ruchy są albo kołowe, albo też z kilku kołowych złożone, dlatego ponieważ nierówności tych ruchów powracają według pewnego prawa i stale w oznaczonych okresach, co by się zdarzyć nie mogło, gdyby ruchy kołowymi nie były. Kopernik mówi tutaj o tym, że planety, mimo że mają skomplikowany ruch, poruszają się w ten sposób, że wracają do swoich położeń po pewnym czasie. Twierdzi, że tak nie mogłoby być, gdyby ten ruch nie był ruchem po okręgu albo złożonych z ruchów po okręgu. Tymi cytatami chciałem tylko pokazać wam ten moment przejścia. Oczywiście to jest pewien wybrany moment, bo rewolucja nie następuje w jednym momencie i w głowie jednego człowieka. Ale moment, jaki powstaje, kiedy coś zaczyna trzaskać, kiedy pojawiają się jakieś nowe pomysły, ale z drugiej strony, jak człowiek jest głęboko zakorzeniony w tym, co wcześniej było. Mianowicie w tym, że używa tych samych obiektów matematycznych, ciężko jest mu z nimi zerwać, używa tych samych argumentów w pewien sposób, czyli tutaj ruchów doskonałych, które są ruchami kołowymi. No więc o tej rewolucji teraz troszkę ogólniej. Więc co się dzieje, żeby z takiego kółka dostać takie kółko? Tu jest Słońce w środku, tutaj jest Ziemia. Trzeba pamiętać, że rewolucja naukowa to nie jest rewolucja społeczna, która się może zdarzyć w parę lat. W rewolucji społecznej przeciwników się zabija i przez to szybciej może nastąpić spełnienie marzeń rewolucji. W rewolucji naukowej przeciwników albo trzeba przekonać, co jest bardzo mało prawdopodobne, albo poczekać, aż wymrą w sposób naturalny. Dlatego czas trwania rewolucji to jest zazwyczaj kilkadziesiąt lat, a nie kilka, a czasem i dłużej. Na przykład rewolucja kopernikańska, gdyby tak ją spróbować pokazać, gdzie jest jej początek, gdzie koniec, co proszę mi wybaczyć, ale oczywiście to jest naciągane wszystko. Wszystkie daty w takim momencie są naciągane. Ale można by uznać, że 1514 rok, kiedy Kopernik opublikował. To były takie jego notatki, które wysyłał znajomym. 30 lat przed opublikowaniem o obrotach sfer niebieskich, ale już w nich zawarł swój system. I ten cytat o tych 34 okręgach to był właśnie z tego. Z tej pracy, a nie z pracy o obrotach sfer niebieskich. Można by powiedzieć, że koniec tej rewolucji przypadł na Keplera, który już jakoś pozbył się tych epicykli i tych wielu, wielu kół i wprowadził elipsy, dzięki czemu był w stanie może mniej doskonałymi kształtami opisać, ale za to kształtów tych mniej było i teoria była dokładniejsza. W związku z tym można powiedzieć, że to trwało około 100 lat. No a jeszcze jakby chcieć od rewolucji to, żeby ona zapadła w powszechną świadomość ludzką, czyli żeby była uczona na przykład w szkołach, no to trzeba było jeszcze dłużej poczekać, dopiero pod koniec XVIII wieku w podręcznikach można było, takich bardziej popularnych można było znaleźć jako pierwszy przedstawiany system kopernikański, taki, którego chce się nauczyć tych studentów. No więc próbujmy sobie tak pomyśleć na tym przykładzie przejścia Ptolemeusza do Kopernika, co charakteryzuje tą rewolucję. Co musi zajść, żeby rewolucja nastąpiła. Bo tak jak mówię, jest to coś bardzo ciekawego z jednej strony, bo to jest przejście od pewnej wizji świata do drugiej. Z drugiej strony jest to coś bardzo trudno uchwytnego, bo nie dzieje się w jednym momencie, dzieje się w jakimś bardzo bogatym środowisku kulturalnym, filozoficznym, religijnym,
I tak naprawdę, żeby powstała rewolucja, potrzeba czegoś więcej niż na przykład nowej obserwacji astronomicznej. Bo my widzimy, że gdyby Ptolemeusz zobaczył, że Mars w pewnym momencie porusza się trochę nie tak, to my wiemy, co by on zrobił, by dodał kolejny epicykl. Teorie naukowe nie upadają dlatego, albo może nie tylko dlatego upadają, że pojawia się jakiś nowy eksperyment, który teoria nie może wyjaśnić. Bo zazwyczaj teorię można bardzo łatwo zmodyfikować, tak żeby pasowała do tego eksperymentu. Oczywiście to powoduje, że teoria może staje się mniej elegancka, bardziej skomplikowana. Niemniej jednak fundamentalnie bardzo wiele teorii można zawsze tak zmodyfikować, żeby pasowały do eksperymentów. Więc żeby dojść do sytuacji, w której teorię trzeba odrzucić albo zmodyfikować bardzo fundamentalnie podstawowe założenia, potrzeba czegoś więcej niż jednego eksperymentu. Więc w przypadku Kopernika, tak jak mówię, nie były to obserwacje astronomiczne nowe. Od czasów Ptolemeusza do czasów Tycho de Brahe, który był po Koperniku, jakby nie było lepszych czy bardzo dokładnych obserwacji astronomicznych. Więc to, co było dla Kopernika pewnym bodźcem, który mógł wykorzystać do tych swojej zmiany, swojej wizji, mogło być to, że renesansowi myśliciele widzieli starożytnych jako pewien taki gmach myśli i dostrzegali w nim pewne sprzeczności. Między innymi właśnie na przykład ruch jednostajny po okręgu. Widzieli, że Arystoteles chciał, żeby ruch naturalny to był tylko ruch po okręgu jednostajny. Nie ma innego ruchu naturalnego, który się może odbywać bez wymuszenia, bez siły wymuszającej. A Ptolemeusz jakby poświęcił to założenie na rzecz tego zgodności z obserwacją. To był zgrzyt w ramach jakby takiej jednej teorii świata starożytnego, a co może powodować, że teoria staje się słabsza i łatwiejsza do odrzucenia. Kopernik był bardziej, można powiedzieć, Arystotelesem niż Ptolemeuszem, bo on chciał ten ruch zachować jednostajny po okręgu, dlatego u Kopernika jest te 35 okręgów, ale o tyle jest dobrze, że nie ma ekwantu, czyli tego punktu, względem którego ruch jest jednostajny, a nie jest to środek okręgu. Natomiast to, co u Kopernika zostało, to była ekscentryczność. Słońce również nie było w centrum deferensów. Tak jak Ziemia nie była u Ptolemeusza. Też było troszkę przesunięte. Po prostu inaczej się nie dało dopasować teorii do obserwacji. W związku z tym tyle bardziej elegancki jestem Kopernika, że nie ma ekwantu. Tak jakby ktoś chciał bardzo tak być niemiły i powiedzieć tak coś w jednym zdaniu. Argument Kopernika mógł być taki, że bardziej naturalne jest kręcenie się Ziemi niż całego Wszechświata, ale oczywiście słowo naturalne jest bardzo względne i nie wiemy, czy ono cokolwiek znaczy. Natomiast oczywiście zaletą u Kopernika było to, że dzięki wprowadzeniu Ziemi w ruch można było wyjaśnić ten ruch planet, chwilowy ruch planet na zachód, to zawracanie, przynajmniej jakościowo, bez użycia epicykli. Bo już sam ruch Ziemi wokół Słońca powodował, że planety na niebie względem gwiazd zawracały w pewnym momencie. Oczywiście, żeby to się zgadzało ilościowo, tak jak u Ptolemeusza, to trzeba było dodać tych po 5 epicykli dla Jowisza i Saturna, czy 7 dla Merkurego. Ale niemniej jakościowo już wyjaśnienie było trochę tańsze, przez co mógł się ten system wydawać bardziej elegancki. Tłumaczył również to, dlaczego na niebie Merkury i Wenus nigdy nie są daleko od Słońca. W sensie Ptolemeusza było to arbitralne. Po prostu to wynikało z tego, jakie są wielkości epicykli. W systemie Kopernika Merkury i Wenus nie mógł być daleko od Słońca, bo Ziemia była następną planetą i zawsze widziała Merkurego i Wenus pod pewnym kątem niedużym. No i można oczywiście jeszcze tak gdybać, jakie są wpływy jeszcze poza takimi jakimiś argumentami estetyczno-naukowo-filozoficznymi. Można jeszcze sobie gdybać w takich religijnych troszkę argumentach. Podobno w tym czasie to były dość silne neoplatońskie jeszcze poglądy. Mianowicie takie, że Słońce jest emanacją boskości, w związku z tym jako najdoskonalszy obiekt powinno być w centrum. No ale oczywiście to wszystko jest trudne do ocenienia, co tak naprawdę w głowach ludzi mogło wtedy być i co mogło mieć wpływ na to, że Kopernik akurat zrobił to, co zrobił. No dobrze, ale dlaczego to nazywamy rewolucją? To były jakieś takie motywy, które mi się wydaje, że można by wypisywać dla każdej rewolucji naukowej takie same. Są pewne takie argumenty irracjonalne, takie na zasadzie przekonań pewnych estetycznych. Są pewne argumenty, takie byśmy powiedzieli, racjonalne, że na przykład system potrafi coś prościej wyjaśnić. Znów prościej czasami może mieć wiele twarzy. I mogą być jakieś argumenty takie jak tutaj na przykład religijne.